przypominam, że i zachęcam Państwa do rozmów z Pawłem Czapiewskim. Paweł Czapiewski jest stale wśród nas. Można sobie z nim pogadać, zapytać, jak to jest być wielkim sportowcem. Jeszcze posłuchajcie. Apel do wszystkich Państwa. Bardzo proszę w czasie biegania nie wychodzić na bieżnię, dobrze? Nie wychodzić na bieżnię, nie przechodzić przez ulicę, dlatego że to może być niebezpieczne. Za 2 minuty start, ja może już poproszę tutaj pana burmistrza do siebie. Pan burmistrz będzie tutaj z tego miejsca. Także za 2 minutki rozpoczynamy bieganie. Na miejsca, start! I poszły. Jest zawodniczka, która prowadzi bardzo wyraźnie. Wspaniały bieg, wspaniałe emocje. Zawodniczka z gimnazjum nr 2 wygrała z mistrzynią województwa. To jest duży, duży sukces. Za chwileczkę pamiętam chłopcy, również gimnazjaliści. Ale jeszcze momencik, jeszcze musimy zakończyć bieg. Proszę Państwa, zapytałem tutaj pana Mirka Dziwata, kto jest faworytem tego biegu. No, Mirek mi powiedział, że tak w zasadzie to faworyta tutaj nie ma, że jest kilku dobrych zawodników, a to wróży nam no, zaciętą walkę. Także tu może być różnie, nie wiem, może Michał Rymko. Młodzież gimnazjalna w tej chwili, popatrzcie, kwiat naszej młodzieży. Proszę Państwa, wygrał Maciek Lemie z gimnazjum nr 2. Brawo, tu gimnazjum nr 2, widzę, że mocno chce. Marcin Cigar z gimnazjum nr 2. I trzecie miejsce. Kasper Bobiński z gimnazjum w Bezledach. Witamy Bezledy. Brawo. Brawo. Nawet Michał Rymko nawet dobiegł już do mety. A miał wygrać. No i jeszcze biegną zawodnicy. Jeszcze finiszują. Także jeszcze uwaga. Uwaga, czy jesteście gotowi? Tak? Biegniecie 2 kółeczka. Uwaga, kiedy powiem start, to zaczniecie. Na miejsca? Start! No i poszło jak dużo. Poszło jak dużo. Słuchajcie, wyzwanie kutęczne. Pokonać wartę. Dziewczyny, pokonać wartę. Dzisiaj wielkie wyzwanie. Tak, to nas stało do pana. Oczywiście prowadzi. Magda Digacz, mistrzyni Polski, reprezentantka Polski, przyszła olimpijka.
tylko opis świetnego biegania. Można się napić, chyba nie wiem, chyba nie jest, bo tak jak nie, jeszcze jest. A proszę zobaczyć, jaki przyjacielski bieg dziewczynek ze szkół ponadgimnazjalnych i wszystkie wspaniałe szkoły ponadgimnazjalnych, czyli liceach, technikach i tak dalej. No i cały czas trudne. Paweł Czapiecki jest wśród nas. Paweł Czapiecki może zrobić zdjęcie. Można autograf tutaj od Pawła uzyskać. Można z Pawłem porozmawiać. Paweł naprawdę chętnie rozmawia. Jest bardzo sympatyczny i bardzo komunikatywny do zawodnikiem. Nasz kwadrat, nasz plan konstytucji 3 maja jest niesamowity. Proszę zobaczyć, jakie tempo. Niesamowite, proszę Państwa. O, tutaj sprzęt jest oczywiście profesjonalny. I za chwileczkę bardzo prosimy tutaj na start zawodników na wózkach. I chcielibyśmy zobaczyć właśnie w jaki sposób. O, jest i drugi zawodnik. Także proszę Państwa, dzisiaj się pościgamy. No, tutaj niesamowite będą wrażenia. O, proszę Państwa, no coś pięknego. Ja może z którymś z Panów porozmawiam. Kilka słów może o tym sprzęcie, bo ja tak patrzę, że ten sprzęt jest taki kosmiczny, niesamowity. Technologia, no pewnie się świetnie na tym jeździ. Czy mógłby Pan powiedzieć kilka słów właśnie o tym sprzęcie? No to tak jak widać, są przerzutki, dosyć duże koła. I uwaga, uwaga, popatrzcie, jak można znakomicie uprawiać sport właśnie na wózkach. Uwaga, na miejsca, start! To też jest już klasa naprawdę międzynarodowa. Jest to zawodnik, który jeździł na wózku w maratonie w Nowym Jorku, w maratonach różnych międzynarodowych, w Japonii. Zawodników na wózkach, proszę zobaczyć. Trzeba się naprawdę wyrabiać na wirażu, bo siła środkowa naprawdę wyrzuca. No, pięknie się jeździ. Brawo, 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 wielkie brawa. Wielkie brawa. I drugie kółeczko już za nami, kolejnych zawodników. Fajnie, świetnie. Popatrzcie, to jest to właśnie. Wielkie brawa. No i proszę zobaczyć, na takim innym wózku, takim bardziej tradycyjnym też można biegać. Brawo, wielkie brawa. Też można uprawiać sport.